Tutaj są biegi normalne, tak? Nie, to jest automat. Anna? Możemy na przykład skręcić. Chociaż niekoniecznie, bo możemy przejedźmy jeszcze do skrzyżowania. Jeszcze przejedźmy, dobrze. Ja się z panią zagadałem, żeby za Warszawę zajechać. Chyba, że już... To pan tak mi też jeździ, tak? Nie, ale jeszcze dokładnie takim samym modelem, przepraszam. No, ale... Ale wszystko zasypa. Za dużo pytań. Nie, 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 dobrze. Nie, bo ja zawsze sceptycznie do tego tak właśnie podchodzę. Tak miło z panią jeździ, że naprawdę możemy jechać w Bieszczady. Tak? No, świetnie. Ja pani w ogóle... ma chłopaka, męża, za tego? No to nie, tam jest, masz takie wiadro na wszystkie brudne wody i... To my, ja to potem już upiorę, no. To się jeszcze muszę jakieś zakupy zrobić. Chłopaka, męża. No, tak, wszystkich mam, naraz. Myślałem, że mam jakąś szansę. Jakaś szansa. No, no wiem, że śmierć, no co ci poradzę. Nic się, masz czyste, masz po prawej stronie komody, masz tam na półce, leżą. GPS. Pieniędzy z domu i nie wiem jak to. To na kredyt. Właśnie. No to mu weź te z Rumcajsem. Z Rumcajsem są takie. No, na razie. Cześć. Przepraszam. To, a to właściwie jest tylko... Zaraz, gdzie my jesteśmy? Tylko gdzieś. Nie wiem, to jeszcze nigdy nie było. Państwo by nie mieli pożyczyć tam z 200 zł. 200 zł? Na to byśmy się jakoś mówili. Na poczet zakupów samochodu. Nie, 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 bo ja muszę skoczyć po pieluszki jeszcze. A pan ma dobry głos taki. Dźwięczny. Dzięki, dzięki. To mój zawód. Głosem pan rządzy? Między innymi, no jestem aktorem. Pan jest aktorem? Serio? No tak wyszło. Wow. W razie czego to jakoś nie wiem, co mam. Jeszcze zapytam tam w salonie, bo się mi ktoś pożyczy. Jak się na niech pan tak coś powie, tak? Jakby Olbryski jechał tym samochodem i co? Chciałbym poczuć zapach jego spalin. No wie pan, jak się nie ma nazwiska takiego jak Linda Rzesztur, to nie jest łatwo. A jakie to ma pieluch ekologiczne? Są jakieś takie, że właśnie się rozkładają, że nie zaśmiecają środowiska. A to są tylko... urządzenia specjalne. Tak, ta klapka, no to może być złudnie dla kogoś, że jest tylko benzynowy, prawda? Nie pogniewa się pani, jak że po prostu za daleko pojechaliśmy, tak? Ale w lewo jedziemy, tak? Dobrze? No cześć, patrzę, kochanie. Jadę z panią na jeździe. Bardzo ładna nawet, tak? Zgadzam. Posłuchaj się panu trochę. Nie wiem, czy nie coś. Czy nie trochę? Czy gdzieś... A po co wąsy? A po co wąsy pan przykleił? Właśnie na siebie to taki głupi nawet czasami jak stoi. No ale fajny nawet. Mi się podoba. Podoba się? No, owszem. A może ja powinienem coś przykleić też? Nie, też może nie. Tutaj ten schowek, bo jak sobie jadę, to mogę sobie tam spokojnie na przykład odkleić wąsy, ściągnąć okulary, perukę, wie pan, sobie tutaj to wszystko odłożyć do tego. A wie pan co, ja tutaj skąd znam? Skąd znam głos, tak się zapytałem. Bardzo jest to wygodne. Maciej Szydurba. No poznaję, nie mówię. Ja się chciałem pani przedstawić bez głosu. Maciej Szydurba się nazywa. O Jezu, dzień dobry. Może pani coś tutaj... O-o! No nieźle, nieźle. Dobrze. To dziękuję bardzo. Ja się nazywałem Maciej Szydurba. A, ja nie poznałam! Witam, teraz w ogóle super. Nie poznałam. W ogóle, czyli co zapala. 200 zł chcę pozyczyć, niech spada.